Dzień dobry. Cieszę się, że oglądasz kolejny odcinek Umiem, bo rozumiem, język polski. Dzisiaj będziemy mówić o dopełnieniu. Dopełnienie jako część zdania. Przypomnę, że były już takie odcinki, w których omawiałam orzeczenie, podmiot. Był też odcinek poświęcony przydawce. Dzisiaj pora na kolejną część zdania, czyli dopełnienie właśnie. Zacznijmy od ustalenia, jak rozpoznać w zdaniu dopełnienie właśnie. Pomogą nam przykłady. Pierwszy. Krzysztof uczy się angielskiego. Zwróć uwagę, że tutaj mamy tak. Oznaczony podmiot. Wiem, kto wykonuje czynność. Krzysztof. Mamy oznaczoną czynność. Na czym polega? Na uczeniu się. Co robi? Uczy się. I właściwie, gdybyśmy poprzestali tutaj na tych elementach, Krzysztof uczy się, no to zdanie oczywiście byłoby logiczne, zaspokajałoby naszą ciekawość, aczkolwiek nie w pełni, no bo nie wiemy, czego ten Krzysztof się uczy. Pojawia się zatem słowo podkreślone. I w tym momencie treść tego zdania staje się już bogatsza. Ta nasza ciekawość jest już zaspokojona, no, przynajmniej bardziej niż było to początkowo, gdy byłoby zdanie Krzysztof uczy się. I tutaj zwracam uwagę na zaznaczone kolorem czerwonym pytanie. Czego? Przykład drugi. Dzieci rysują kredkami świecowymi. I znowu. Jest podmiot, dzieci. Jest czynność, co robią, rysują. Gdybyśmy poprzestali na tych elementach, dzieci rysują, no to zdanie byłoby raczej takie ubogie w treść. Ale takie nie jest, ponieważ pojawia się podkreślony element kredkami. Dowiadujemy się z tego zdania nie tylko, na czym polega czynność na rysowaniu, nie tylko, kto tę czynność wykonuje, dzieci, ale wiemy także, czym ta czynność jest wykonywana, kredkami. Ten element podkreślony odpowiada na pytanie, czym. Nie zapomnij o mnie. No i znowu, gdybyśmy poprzestali na tym pierwszym elemencie, nie zapomnij, no oczywiście jest orzeczenie. Mamy też podmiot domyślny, domyślam się, kto ma nie zapomnieć. Ty nie zapomnij, ale w tym momencie, gdyby nie było tego podkreślonego o mnie, no to w tym momencie no, mogę próbować uzupełnić to zdanie. Nie zapomnij o czym? O pomidorach? Nie zapomnij o zakupach? Nie, tutaj mamy doprecyzowane. Nie zapomnij o mnie. No i pytanie, o kim? O mnie. Przykład kolejny. Komisja konkursowa nagrodziła zwycięzców. Znowu, jest pewna czynność, polegała ona na nagradzaniu, jest wykonawca tej czynności, mamy przydawkę, komisja jaka była, konkursowa. Element podkreślony dostarcza nam znowu dodatkowych informacji. Wiemy, kogo nagradzała komisja. Zwycięzców. Kogo? Zwycięzców. Przykład ostatni. Pomóż słabszemu. Gdyby nie było tego elementu słabszemu, no to właściwie ten pierwszy element, pomóż, dostarcza jakieś informacji, ale są, szczerze mówiąc, szczątkowe. Ten element podkreślony dopełnia zatem tej treści. Pomóż komu? Słabszemu. No i tutaj przechodzimy powoli do wniosku. Pytania. Czego, czym, o kim, kogo, komu? Myślę, że brzmią znajomo. Spójrz tutaj. Dopełnienie odpowiada na pytania przypadków zależnych, to znaczy wszystkich, oprócz mianownika i wołacza. Te pytania, które przed chwilą się pojawiły, to właśnie były pytania różnych przypadków, z wyłączeniem mianownika i wołacza. O dopełnieniu możemy także powiedzieć, że to jest część zdania, która uzupełnia treść czasownika, czyli innymi słowy określa czasownik i oznacza przedmiot, jakiego dotyczy czynność. Żeby to sobie uzmysłowić, podaję jeszcze raz ten przykład z dziećmi. Dzieci rysują kredkami świecowymi. Mamy czynność, co robią? Rysują. Kredkami to jest oczywiście oznaczenie przedmiotu, którym ta czynność rysowania jest wykonywana.
A zatem ten element podkreślony to dopełnienie właśnie. Ten wyraz uzupełnia treść tego wyrazu. Rysują czym? Kredkami. W niektórych podręcznikach możesz przeczytać, że dopełnienie dzieli się na dwa typy, mianowicie możemy mówić o dopełnieniu bliższym i dopełnieniu dalszym. Zobaczmy najpierw dopełnienie bliższe. I zaczynamy od przykładu. Ciocia czyta list. Jest wykonawca czynności, jest czynność i jest też nasze dopełnienie. Ciocia czyta, co czyta? List. I teraz dokonam tutaj małego przekształcenia, mianowicie napiszę tak. List jest czytany przez ciocię. Element, który tutaj się pojawił, to jest podmiot. No bo zapytam, co jest czytane przez ciocię? To moje co to jest pytanie mianownika. Kto co? Co jest czytane przez ciocię? List. W tym pierwszym zdaniu ten wyraz był dopełnieniem. Zadawałam oczywiście pytanie co. Ciocia czyta co? Niemniej jednak to co to było pytanie biernika. Ciocia czyta kogo co? List. A zatem ten element podkreślony w tym przykładzie był dopełnieniem, a po małym przekształceniu ten wyraz stał się podmiotem. Tak samo jest w przykładzie kolejnym. Ignacy Łukasiewicz wynalazł lampę naftową. Mamy podmiot, mamy orzeczenie, co zrobił, wynalazł. No i jest też nasze dopełnienie. Co wynalazł Łukasiewicz? Wynalazł lampę. Dokonam małego przekształcenia tak, żeby ten wyraz, który był przed chwilą dopełnieniem, stał się podmiotem. Kto co? Co? Lampa naftowa została wynaleziona przez Ignacego Łukasiewicza. I teraz wniosek. Dopełnienie bliższe to jest takie dopełnienie, które podczas zamiany orzeczenia ze strony czynnej na bierną staje się podmiotem. Spójrz tutaj. Tu było orzeczenie w stronie czynnej, czyta, a tutaj mamy jest czytany, czyli to jest nadal orzeczenie, ale w stronie biernej. Ten wyraz podkreślony w tym przykładzie był dopełnieniem, ale po przekształceniu stał się podmiotem. I wtedy powiem, że mam do czynienia z dopełnieniem bliższym. Przeciwna sytuacja w przypadku dopełnienia dalszego. Cóż to takiego? Zobaczmy przykład. Sąsiad opiekował się ojcem. Jest podmiot, jest orzeczenie, co robił, opiekował się, i jest dopełnienie. Kim? Ojcem. No i teraz spróbuję dokonać tego przekształcenia analogicznie do tych przekształceń z poprzedniego slajdu. Ojciec. I teraz jak ja mam powiedzieć? Ojciec został zaopiekowany przez sąsiada? No, byłoby trochę dziwnie. Tak samo będzie w przypadku drugim. Krzysztof wyjechał z rodzicami. Jest podmiot, jest orzeczenie, co zrobił, wyjechał, jest dopełnienie. Z kim wyjechał? Z rodzicami. Sprawdźmy, czy mogę dokonać takiego przekształcenia, aby to, co tutaj było dopełnieniem, stało się podmiotem. No, spróbujmy. Rodzice, no i teraz jak mam powiedzieć? Zostali wyjechani przez Krzysztofa? Nie mogę tak zrobić. A zatem widzimy, że dopełnienie z tych przykładów nie stanie się podmiotem. A zatem powiemy, że mamy tutaj do czynienia z dopełnieniem dalszym. Jest to takie dopełnienie, które podczas zamiany orzeczenia ze strony czynnej na bierną nie staje się podmiotem. Taka zamiana, takie przekształcenie nie jest możliwe. Tutaj pokazuję w postaci takiego schematu zestawienie treści, które w dzisiejszym odcinku się pojawiły. A zatem jeszcze raz. Dopełnienie to część zdania, która określa czasownik, odpowiada na pytania wszystkich przypadków oprócz mianownika i wołacza. I mamy dwa typy dopełnienia, dwa typy dopełnień. Dopełnienie bliższe staje się podmiotem podczas zamiany formy orzeczenia ze strony czynnej na stronę bierną.
I dopełnienie dalsze nie staje się podmiotem podczas zamiany formy orzeczenia ze strony czynnej na stronę bierną. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do usłyszenia. Do zobaczenia.